Normy wzajemności to oczekiwanie, że prezenty, usługi lub zachowanie muszą ostatecznie zostać odwzajemnione. Norms of reciprocity are the expectation that gifts, services or behavior must ultimately be reciprocated. Ponieważ ta norma społeczna jest powszechnie uznawana, czujemy się zobowiązani odwzajemniać akty dobrej woli, ale także złej woli. Because the social norm is universally recognized, we feel obliged to reciprocate acts of goodwill, but also badwill. Norma wzajemności sama w sobie jest potężnym motorem motywowania, tworzenia, podtrzymywania, regulowania zachowań opartych na współpracy, kontrolowania szkód wyrządzonych przez pozbawionych skrupułów i przyczyniania się do stabilności systemu społecznego. The norm of reciprocity is itself a powerful engine for motivating, creating, sustaining, regulating cooperative behavior, controlling harm caused by the unscrupulous and contributing to the social system stability. Pozytywną normą wzajemności są obowiązki wynikające z wymiany korzyści lub przysług. The positive norm of reciprocity is the obligations arising from the exchange of benefits or favors. Odbiorca czuje się zobowiązany wobec dawcy przysługi lub korzyści, dopóki jej nie odwdzięczy. The recipient feels indebted to the giver of a favor or benefit until repaying it. Norma pozytywnej wzajemności jest powszechnym oczekiwaniem społecznym, że osoba pomagająca drugiej osobie może spodziewać się pozytywnej odpowiedzi w postaci prezentu, komplementu, pożyczki, referencji o pracę itp. The norm of positive reciprocity is a common social expectation that the person who helps another person can expect positive feedback in the form of a gift, compliment, loan, job reference, etc. Norma ta jest tak potężna, że pozwala pierwotnemu dawcy poprosić o coś w zamian za to, co zostało dane, zamiast czekać na dobrowolny akt wzajemności. This norm is so powerful that allows the initial giver to ask for something in return for what has been given, rather than waiting for a voluntary act of reciprocity. Negatywna norma wzajemności reprezentuje środki, za pomocą których jednostki przeciwdziałają niekorzystnemu traktowaniu i służy utrzymaniu równowagi w systemach społecznych. The negative norm of reciprocity represents the means by which individuals act against unfavorable treatments and serves to maintain balance in social systems. Negatywna norma wzajemności kładzie nacisk na odwzajemnienie niekorzystnego traktowania jako właściwą reakcję na występek. The negative norm of reciprocity emphasizes reciprocating unfavorable treatment as an appropriate response to a misdeed. Zasada tej normy stanowi silny środek odstraszający od symbolicznego lub brutalnego złego traktowania w społeczeństwie. The principle of this norm is a powerful deterrent to symbolic or violent ill-treatment in society. Wzajemność może ogólnie stanowić podstawę prawa międzynarodowego, a w szczególności prawa wojennego. Reciprocity can underpin in general the international law and the law of war specifically. Norma wzajemności zawsze stanowiła uzasadnienie postępowania w konflikcie zbrojnym. The norm of reciprocity always provided the justification for conduct in armed conflict. Pozytywne i negatywne normy wzajemności to dostosowane mechanizmy mające na celu utrzymanie równowagi między ludźmi. Positive and negative norm of reciprocity are adaptive mechanisms in order to keep a balance among mankind. Norma wzajemności jest zwykle zinternalizowana. The norm of reciprocity is usually internalized. Wszystkie główne tradycje etyczne uznają wzajemność za podstawową zasadę moralnego postępowania. All major ethical traditions recognize reciprocity as a fundamental principle of moral behavior. Moralny charakter normy może sprzyjać poczuciu, że przestrzeganie jest raczej nakazem niż wyborem. The moral character of a norm may encourage the sense that following it is an imperative rather than a choice. A brak odwzajemnienia powinien wywołać wyrzuty sumienia i poczucie winy. And failure to reciprocate should create feelings of remorse and guilt.
Początkowa przysługa i następująca po niej spłata zawsze mają miejsce w sposób publiczny. The initial favor and the following repayment always unfolds in a public way. Korzyści społeczne wynikające z trzymania się norm i koszty ich naruszenia są ogromne. The social rewards of sticking to the norm and the cost of breaching it are profound. Historycznie najbardziej znaczącym wyrazem wzajemności nie był zwrot korzyści, ale zwrot obrażeń. Historically, the most significant expression of reciprocity has not been the return of benefits, but the return of injuries. Norma wzajemności odzwierciedla koncepcję wzajemnego altruizmu w biologii ewolucyjnej. The norm of reciprocity reflects the concept of reciprocal altruism in evolutionary biology. Dzieci zaczynają wykazywać wzajemne zachowania w wieku około 2 lat. Children begin to exhibit reciprocal behaviors around the age of 2. Pomaganie innym zwiększa prawdopodobieństwo, że oni pomogą nam w przyszłości. Helping others increases the likelihood that they will help us in the future. Zatem norma wzajemności ma ostatecznie wartość przetrwania. Thus the norm of reciprocity ultimately has survival value. Norma wzajemności jest często wykorzystywana przez marketerów do manipulacji zachowaniami potencjalnych klientów. The norm of reciprocity is often used by marketers to manipulate the behavior of potential customers. Na przykład bezpłatna wersja próbna produktu sprawia, że ludzie czują się zmuszeni zgodzić się na kolejną prośbę o zakup produktu w zamian. For example, a free trial of a product makes people feel compelled to agree to a subsequent request to purchase the product in return. Wzajemność jest istotna dla stabilności systemu społecznego. Reciprocity is significant for the stability of a social system. Dawanie i otrzymywanie prezentów to jedna z więzi spajających społeczeństwa. Giving and receiving gifts is one of the bonds that bind societies together. Wzory dawania, otrzymywania i odpłacania, zarówno indywidualne, jak i grupowe, odzwierciedlają najgłębsze struktury społeczeństw. Patterns of giving, receiving and repaying, both individual and group, reflect the deepest structures of societies. Wszelkie kontakty między ludźmi opierają się na schemacie dawania i odwzajemniania równoważności. All contacts among people rest on the scheme of giving and receiving the equivalence.